Witam Was serdecznie, z tej strony Piorun, w takim nietypowym filmie. Oczywiście informuję na początku, że żądam, żebyście nie próbowali walczyć z tą osobą, o której zaraz zacznę mówić, bo to jest moja prywatna sprawa, a po prostu takie kanalie jak ta osoba to będą się po takiej kolejnej osobie wykluwały stopniowo cały czas. Ale gość, powiem szczerze, przegiął pałę na od razu z miejsca. Bo ja sobie nie pozwolę, żeby taka kanalia pisała coś takiego. Małpa Piorun One, czyli do mnie. Niemcy ci płacą za reklamę turbin, to się umartwiaj rowerem. My ludzie pracujący na podatki, z których dofinansowane są turbiny, nie mamy czasu na rowery. Tak, bo jesteśmy otyłymi grubasami, które siedzą w domu i chlają tanie piwo. A w sensie my ludzie pracujący, to co, masz na myśli kolego swoją wioskę, która jest złożona z żuli i alkoholików? No bo tak to nazwę. Pierwsze pytanie. Niemcy mi płacą. Proszę, udowodnij mi, że Niemcy ci płacą, a nawet zapłacę ci 10 tysięcy złotych od razu przelewem albo do ręki, jak przyjedziesz. No. Bo to, co ty piszesz, to momentalnie mnie wkurwiło i miałem ochotę dać namiary na ciebie, mojemu koledze informatykowi, który by cię szybko znalazł i bym pojechał do ciebie i zrobił ci nietęgi, powiem humanitarnie, nietęgą pogadankę. Ale, że jestem człowiekiem logicznie myślącym i nastawionym pokojowo do każdej osoby, to po prostu robię ten film właśnie o to, żeby uświadomić ludzi, że takie kanalie jak ty zawsze wylezą z każdej wioski, miasta, województwa, powiatu. Zawsze wyjdzie taka kanalia, która napisze: Niemcy ci płacą za reklamę. O ja pierdolę, człowieku, ty się chyba kurwa od Matrixa oderwałeś dopiero i zobaczyłeś, że jest XXI wiek. Ale interesuje mnie bardziej, wiecie co, takie w środku zdanie. My ludzie pracujący, my ludzie komunizmu. Dosłownie to tak brzmi. Towarzysze, pomożecie? Pomożemy! No właśnie, to tak kurde trochę, powiem, komuną zajeżdża. Widać, że ktoś w rodzinie tej osoby był na pewno spokrewniony z tą partią. Skoro gościu pisze, my ludzie pracujący ciężko na podatki, to jak kurwa masowy hołd ku PGR-om. Sorry, że se tak jajcuję, ale po prostu powiem tak. Mógłbym od razu zgłosić tego człowieka do YouTube'a i upierdolić mu kanał jednym stryknięciem, ale po prostu jestem człowiekiem honoru. Jeżeli ta osoba ma jaja, to stanie ze mną do walki na argumenty. Niemcy mi płacą. Przed chwilą powiedziałem, że zapłacę tej osobie 10 tysięcy złotych, jeżeli udowodni mi, że Niemcy mi płacą. Powiem tak. Ja pracuję w piekarni, także pracuję w telekomunikacji, utrzymuję kanał YouTube swój ze swoich własnych środków. Miałem wahania, nawet umieściłem pod paroma filmami numer konta bankowego, ale tam było napisane, że jeżeli ktoś chce, to może mi przelać drobną kwotę. Z góry dziękuję, ale potem usunąłem to wszystko, bo uznałem, że skoro pracuję na dwie firmy już, to już mi nie potrzebne jakieś donaty czy darmowe przelewy od was. Uznałem, że jestem samowystarczalny i dam sobie radę spokojnie. A tacy ludzie jak ten człowiek, który piszą mi takie rzeczy, to naprawdę mnie to irytuje, że po prostu dalej w społeczeństwie polskim są takie dinozaury, które nawet nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Niemcy ci płacą za reklamę turbin wiatrowych. Czy ty, człowieku, rozumiesz, co ty właśnie napisałeś? To się umartwiaj rowerem. Tak, lubię jeździć rowerem, bo rower powoduje to, że człowiek nabiera większej masy mięśniowej i jest silniejszy, a także kondycyjnie jest bardziej wysportowany i ma większą wytrzymałość. No. A ludzie
którzy nic nie robią, a siedzą tylko dupskiem w samochodzie i jeżdżą nawet do Żabki, którą mają 500 metrów dalej samochodem, bo im się nie chce, bo są leniwi, to obrastają tłuszczem i szybciej umierają na zawały serca i inne choroby. Sorry bardzo, ale to jest fakt naukowo potwierdzony. No. Ale nie mam nic do osób jeżdżących samochodem. Ja szanuję ludzi jeżdżących samochodami, szanuję kierowców wszelkiego rodzaju, motocyklistów, osoby jeżdżące na quadach i tak dalej. Ale jak taka gnida pisze mi coś takiego, to aż mnie krew kurwa zalewa. Gdzie jest inteligencja w społeczeństwie polskim normalnie? Powiem wam szczerze, proszę was, nie rzucajcie się na tą osobę, bo to jest moja batalia z tą osobą. Ja tej osobie już napisałem paręnaście komentarzy, argumentów. Napisałem jej też, że igra z osobą, która ma IQ na poziomie 170. I jemu mogę takie naukowe argumenty wywalić, że gościu po prostu zwinie się w sobie. To jest film po prostu pokazujący to, że dalej w społeczeństwie polskim są ludzie o IQ na poziomie, przepraszam, że to powiem, ale nie myślę tak o was, 60 kurwa procent, bo tak to ujmę. Bo ja, mówiąc o turbinach wiatrowych, mówię, że ludzie, którzy twierdzą, że turbiny powodują to i tamto, to powiem szczerze, powinni najpierw iść do psychiatry, a potem kurwa mówić, że oni coś mają do powiedzenia, pod warunkiem, że psychiatra wystawi im papier, że są w pełni sprawni umysłowo. Bo już słyszałem nie jednego takiego oszołoma, który wiedział, że turbiny wiatrowe powodują hałas i infradźwięki i inne takie rzeczy. No tylko, że gościu miał pod samą chałupą trasę szybkiego ruchu i tą trasę było słychać na jego filmie na YouTubie, a nie tą turbinę, która się tam w tyle daleko, 1,5 kilometra dalej kręciła. No to ludzie, do czego to kur dochodzi, że taki człowiek ma czelność mi właśnie pisać? Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem. Nie, proszę, nie atakujcie tej osoby. Zostawcie temat mi. Ja do swojego kolegi z YouTube'a wysłałem mu ten screen i zapytałem się go, co on o tym sądzi. Bo ja normalnie teraz mam podstawy prawne, żeby iść do mojego kumpla prawnika i wytoczyć tej osobie sprawę w sądzie o zniesławienie. I mógłbym żądać odszkodowania w wysokości do 10 tysięcy złotych spokojnie. Ale na razie tego nie zrobię, czekam aż ta osoba wykona jakiś ruch, a na pewno wykona głupi, bo nie przemyśli tego, co zrobi. Będę miał z tego bekę niesamowitą. Bo ta osoba teraz zacznie działać spontanicznie, nielogicznie, bo będzie musiała coś na prędko wymyślić, żeby no coś odpierdolić, no po prostu. I na tym zakończę. Ale uprzedzam was, że hejt to nie jest rozwiązanie problemu. Jeżeli macie rozwiązać tego typu problem, wysyłajcie mądre, logiczne argumenty, a nie byle co wyssane z tyłka, bo wam przyszło zaraz na myśli. Jeżeli macie coś powiedzieć, to pomyślcie, co mówicie i to napiszcie, a nie spontan. Spontan to jest najgorsze. Ja przemyślałem to, co wiedziałem, że jak napiszę, ani go nie obrazi, ani go nie ten. I to mu napisałem, wysłałem i czekam, aż ta osoba odpowie.